Natomiast 12 maja na tym stadionie podejmie Derbach przed wszystkich Wielk Małogoszcz. Mecz 12 maja o godzinie 17 już dziś serdecznie wszystkich kibiców na to spotkanie zapraszamy. Dużo lepsza gra, dużo skuteczniejsza gra niż w meczu z Poprabem Motyna, w tym pierwszym meczu wiosennym u siebie. No i jest efekt 3-0, zwycięstwo z Beskidem Andrychów. Jak pan ocenia to spotkanie? No, potrzebowaliśmy takiego meczu, takiego, w którym będziemy dojrze dominować i grać dobrze, to właśnie strzelać bramki. Myślę, że no, zasłużone nasze zwycięstwo, aczkolwiek w pewnym momencie przy stanie 1-0 Tomek Borgenstein no, 200 obronił tak naprawdę, także też pomógł w tym momencie. No, wydaje mi się, że nasz mecz, dobra gra i mamy tak naprawdę zwycięstwo. No właśnie, jeżeli chodzi o bramkarzy, jak z Konradem Majcherczykiem wygląda sprawa? Martwić się nie musimy z tego, co pokazał Borgi dziś i w poprzednim meczu, no to martwić się nie musimy, ale kibiców pewnie interesuje, kiedy nasz etatowy bramkarz wyleczy się i będzie gotowy do gry. Tak, no Tomek pokazuje, że jest godnym następcą Machego. To prawda jest taka, że bardzo baliśmy się tej sytuacji, a tutaj okazuje się, że naprawdę fajnie broni i pomaga drużynie. Natomiast Machy zaczyna już trenować od przyszłego tygodnia, także jeszcze mamy parę dni i w przyszły poniedziałek już powinien zacząć trenować. A z Dawidem Salom jak sytuacja? Myślę, że też przyszły poniedziałek to jest taki dzień, gdzie powinien wznowić trening. Dobra, dzięki. A co z Przemysławem Ryńskim, bo on chyba wszedł? Tak, coś z kolanem, bo zblokowane przy zagraniu zblokował mu przeciwnik kolano i jest jakiś tam problem, zaczęło go boleć po prostu, więc doszliśmy do wniosku, że nie ma sensu, żeby grał dalej. A Damian Chrzanowski, bo on tam miał coś prześwietlenie mieć? Tak, nie, wszystko już dobrze, tak, już Damian no, jest był w 18, tak, już pojawił się na boisku, czyli jest wszystko dobrze, także. Dobra, dzięki bardzo. Dzięki.